W dniach 28-30 stycznia 2022 roku odbył się ostatni weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie. Mieliśmy okazję obejrzeć w akcji panie i panów w ramach indywidualnych zmagań oraz konkursów drużyn mieszanych. Jednak sięgając te kilkanaście dni wstecz, mało kto pamięta fenomenalne skoki Yuki Ito, Niki Krishnar czy Ryoyu Kobayashiego. Ten weekend odbił się w mediach z powodu protestu Stefana Horngachera. W Niemczech do rywalizacji stanęła piątka sygnowana przez Michała Doleżala do występu na imprezie docelowej kampanii 2021-2022. W Willingen pojawili się więc Kamil Stoch, świeżo po kontuzji kostki, Dawid Kubacki i Piotr Żyła, którzy wrócili prosto z kwarantanny oraz przyzwoicie skaczący w Zakopanem Stefan Hula i Paweł Wąsek. Wiewiór i Mustaw zostali desygnowani do walki w mixcie, gdzie wsparci przez Nicole Konderle i Kinga Ryder zajęli ostatecznie szóste miejsce na 9 ekip. Po zmaganiach drużynowych przyszedł czas na prolog, w którym główne role odgrywali biało-czerwoni. Wygrał Stoch, skacząc 146 metrów, Piotrek Żyła był czwarty, siódmy Kubacki, dziewiąty Paweł Wąsek, a Stefan Hula 28 egzekwo z tym zajcem. Wśród kibiców zaczęła tlić się nadzieja na pierwszy w 2022 roku udany weekend naszych skoczków. Sobotnio-niedzielne zmagania to jednak stara śpiewka. Same zawody należały do bardzo loteryjnych, a biało-czerwoni wywieźli z Milenkop w szansę zaledwie 32 punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Około godziny po zakończeniu sobotniej rywalizacji w mediach wybuchła informacja o dyskwalifikacji Piotra Żyły oraz Stefana Huli. Powodem miały być nowe buty firmy Nagaba, które według Miki Jukary miały być nieregulaminowe. Na razie słyszę tyle, że Piotr Żyła i Stefan Hula wcale nie mieli za dużych butów, ale podobno mają w butach pewne modyfikacje, których nasza ekipa nie zgłosiła. I tu jest wojna. Gdzie jest przepis, który każe zgłaszać każdą poprawkę? Napisał na Twitterze Łukasz Jachimiak. Chwilę później kolejnych rewelacji dostarczył Piotr Majszak ze sport.pl. Wszystko jasne. Stefan Horngacher i Niemcy wpłacili 500 franków i zgłosili nas do FIS-u w związku z naszymi nowymi butami, które Polacy wyciągnęli wczoraj. Były nieco inne, rzucały się w oczy. A Horngacher już wczoraj w hotelu miał mówić, że Polacy mają nieprzepisowy sprzęt. Nie tylko buty, ale też nowe kombinezony i wszystko inne. Więc dzisiaj FIS musiał sprawdzić. Faktycznie, dopatrzono się jakieś pół milimetra za wąskich ścianek. Ale umówmy się, to dyskwalifikacja na siłę. Chodziło też o brak zgłoszenia modyfikacji buta do FIS-u. Choć nie jest to jasno ukonstytuowane w przepisach, co i kiedy trzeba zgłaszać, ale jak wpłynął oficjalny protest, to FIS musiał sprawdzić. Więc i my powinniśmy zacząć protestować. Informację potwierdził sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, Jan Winkiel. Stefan Horngacher się wściekł, że wyciągnęliśmy nowy sprzęt tuż przed igrzyskami, wpłacił 500 franków i złożył oficjalny protest na buty naszych skoczków. Uznał, że są nowe. Chyba poskarżył się też na nasze kombinezony i narty, mówił w rozmowie ze sport.pl. Majszak dodał również, że Polacy nie mieli zostać dłużni Austriakowi. W kuluarach mówi się, że Polacy przygotowują protest na buty Raza i nowe obuwie używane między innymi przez Geigera i Kobayashiego. Brawo, panie Jukara! Dzień później, w niedzielę, nasi skoczkowie skakali na starszym modelu butów. Stefan Horngacher jednak nie dawał za wygraną i obrał sobie nowy cel. Były nim narty firmy Slatnar, w których skakał m.in. Yuki Asato. Japończyk został zdyskwalifikowany za zbyt szerokie narty. Wzbudziło to niemałe kontrowersje, do których odniósł się sam producent sprzętu. Protest dotyczył nie tylko nart Yuki Asato,
a wszystkie wyprodukowane przez jego firmę płaskich nart bez zakrzywionych czubów. Slatnar zdradził też ciekawy szczegół dotyczący protestu Stefana Horngachera, że złożył go w połowie konkursu po pierwszej serii. Podał też okoliczności, które były już tak kuriozalne, że musieliśmy je zweryfikować w FIS. I to niebywałe, ale okazały się prawdziwe. Horngacher przy okazji zgłaszania protestu w pierwszej serii nie poprosił o sprawdzanie nart po zakończeniu konkursu. On chciał przerwania zawodów i natychmiastowego zmierzenia wszystkich par nart Slatnara, poinformował serwis sport.pl po konsultacji z Peterem Slatnarem. Tutaj jednak zainterweniował Mika Jukara, który stwierdził, że jest to niedorzeczny proceder. Mimo wszystko odsunięcie Sato od zawodów zostało utrzymane. Komentując cały cyrk na swoim fanpage'u na Facebooku, Adam Małysz zapowiedział walkę o korzystną interpretację przepisów. Tylko Dawid z punktami w dzisiejszym konkursie w Winningen. Spory wpływ na wyniki naszych reprezentantów miały trudne warunki, ale również to, co się działo wczoraj. Że zabroniono nam skakania w zmodyfikowanych butach. Nawet jeśli chłopaki nie myślą o tym, to sama zmiana i inny komfort czy odczucia zawsze mają znaczenie. O same buty będziemy jeszcze walczyć, bo one są tylko zmodyfikowane, a nie nowe. Jak twierdzi Stefan Horngacher czy FIS. Każdy szykuje jakąś broń w postaci nowinki technicznej i wyciąga ją na najważniejszą imprezę. My też jeszcze nie odpuściliśmy. Napisał na Facebooku dyrektor do spraw skoków narciarskich w PZN. Jak jednak się później okazało, buty to nie jedyny problem Polaków. Pojawił się jednak kolejny zgrzyt w relacji polskiej kadry i Jukary. Win twierdzi, że rękawiczki, które Polacy mają przygotowane na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, są nieprzepisowe. O co chodzi? Przede wszystkim o logotyp na rękawiczkach. Według naszych informacji kontroler sprzętu FIS na zawodach Pucharu Świata wskazał przedstawicielowi polskiego sztabu kilka niedociągnięć. Według Jukary sprzęt nie spełnia wymogów określonych w przepisach. Jak jest według Polskiego Związku Narciarskiego? Były sprawdzane kilkukrotnie. Czytaliśmy te przepisy bardzo dokładnie. Przekazał nam jeden z działaczy. Dowiadujemy się też, że Jukara nie ma dokładnie respektować przepisów FIS. Polacy mu je wskazywali, ale FIN ma własną interpretację reguł. Do obu spraw odniósł się w rozmowie z TVP Sport bardzo dosadnie Jan Winkiel. Tłumaczenie FIS jest irracjonalne i debilne. Mówi się, że nasze buty wspomagają aerodynamikę, a tego nie robią. Jednocześnie nakładki Niemców wspomagają ją, na co mamy dokument, ale FIS twierdził, że nie jakoś bardzo, więc sprzęt dopuszcza. Rękawiczki? Dopuszczono ten sprzęt. To było zresztą jeszcze śmieszniejsze. Przepisy FIS mówiły, że nasze rękawiczki są ok, ale pan Mika Jukara mierzył inaczej. W końcu nie on nam odpisał na nasze pytanie, a sam Sandro Pertile zaznaczając, że są w porządku. Nie ma tematu. Wiemy, że Stefan Horngacher ma bardzo dużą umiejętność przekonywania i jest stanowczy. Przepisy zna bardzo dobrze i wie, jak nimi lawirować. Docisnął więc Jukarę, który ma braki, to widać. Przy nim trzeba protestować i wskazywać konkretne rzeczy palcem. Tak samo jest ze strażą miejską. Kiedyś przyjechała do nas, ponieważ zaparkowaliśmy busa związkowego 8, a nie 10 metrów od skrzyżowania. Chcieli nam wlepić mandat. Kiedy zapytaliśmy o samochód, który stał przed nami, odpowiedzieli, że nie dostali na niego zgłoszenia, tylko na nasz. Tak więc mniej więcej jest z Jukarą. To wręcz śmieszne. Horngacher zraził do siebie środowisko. Zaskoczeni jego podstawą byli Austriacy i Norwegowie. Źli na byłego trenera Polaków byli Japończycy. Swoje 3 grosze postanowili dołożyć również skoczkowie. Nie robi to na mnie wrażenia. Osobiście dla mnie to dziecinne, bo to w przedszkolu donosi się, że ktoś podebrał kredki. W dorosłym życiu sprawy wyjaśnia się między sobą. Każdy chce dla swojej drużyny jak najlepiej. Każdy chce osiągnąć jakąś przewagę. Jako sportowiec walczy na skoczni. Tam chce być najlepszy. To nie jest przepis, to niezrozumiałe, nawet trudno to wyjaśnić. To nie jest nowy model, to taki lifting, ale co zrobić? Duże zamieszanie, pogodziłem się z tym. Nawet nie chciało mi się tu jechać z tego powodu. Inne buty też mam dobre. Teraz wyszła taka sprawa, protesty, każdy ma prawo do tego. Szkoda tylko, że to nasz były trener. Od czasu, gdy jest w Niemczech, kilka razy pogadaliśmy, właściwie wymienialiśmy się uprzejmościami. Czy zdrowa jest rodzina i tak dalej.
wtórował im były trener Niemców Werner Schuster. Dla mnie największym zaskoczeniem w całej sprawie jest to, że Horngacher obrócił się właśnie przeciwko byłemu zespołowi z Doleżalem i Stochem na czele. Piotr Żyła postanowił również podzielić się absurdalnymi kulisami dyskwalifikacji. Najbardziej zdenerwowany byłem tym, że mnie nikt nie poinformował, że zostałem zdyskwalifikowany. Dopiero Stefan Hula przyszedł do pokoju i powiedział: wiesz, że nas zdyskwalifikowali? Ja mówię: jakim cudem? Przecież Jukara powiedział, że buty na weekend są w porządku i dopiero na Pekin musimy zmienić. Tak się nie robi. Na drugi dzień znów wziął mnie do kontroli. Ja do niego: zdyskwalifikowałeś mnie i nawet nie powiedziałeś. A Jukara: był protest i musiałem zdyskwalifikować. Przecież nie musiał pozytywnie rozpatrzyć protestu. On jest tam szefem, a widocznie robią z nim co chcą. Walka, o której jeszcze w weekend mówił Adam Małysz, niestety oficjalnie została przegrana. Polacy nie mogli skorzystać ze zmodyfikowanych butów podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Sport.pl informował nawet, że polski sztab się poddał. Międzynarodowa Federacja Narciarska, pomimo starań polskich działaczy, zabroniła kadrze Michała Doleżala skorzystać z usprawnionych butów firmy Nagaba na Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. To ostateczna decyzja. Choć FIS skorzystał przy tym z reguł, których sam jeszcze nie stworzył, a polski sztab się po prostu poddał. Wiele osób za brak działań oskarżało Adama Małysza, dyrektora PZN. Ale to nieprawda. Zdradźmy. Brak dyskwalifikacji wszystkich Polaków w sobotę to właśnie zasługa Adama Małysza. To on dyskutował z Sandro Pertile. Co więcej, dzięki niemu kompromitacji uniknął też FIS, który chciał zdyskwalifikować wszystkich polskich skoczków, choć Dawid Kubacki skacze w butach firmy RAS, a nie Nagaba. Sprawę w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego podsumował również Małysz. Niewiele więcej możemy zrobić. O tych sprawach decyduje Sandro Pertile i Mikka Jukkara. Piszemy pisma, kontaktujemy się z FIS. Ciągle słyszymy, że do maja trzeba było zgłosić zmiany. Wiemy jednak, że Niemcy tego nie zrobili ze swoimi zapięciami, a jednak im dopuścili. Nie ma określonych procedur sprawiających, że musisz coś pokazać wcześniej. To znaczy są, ale dotyczą nowych rzeczy. A my nie mamy nic nowego, a jedynie zmodyfikowanych. Norwegowie zmieniają w swoich butach podeszwy i to jest większa ingerencja, a nic za tym nie idzie. Horngacher gra w innym zespole. Będzie więc robił swoje. Kiedy był u nas, robił zamęt w naszych sprawach, a więc to normalne. Każdy walczy o swoje, on też. Poczuł zagrożenie? Tak myślę. Zobaczył, jak skaczą nasi w prologu i wybuchł. Jest impulsywny, znamy go. To dziwne i niesprawiedliwe. Oby sytuacja nie podcięła chłopakom skrzydeł. Ktoś powie, że można było te buty pokazać w maju, ale wiem, że sztab trochę się bał, żeby ktoś tego nie podpatrzył. No i jeszcze raz, to nie jest nowość, a modyfikacja. Rozmawiałem z Pertile i innymi ludźmi. Wszyscy mówią, że decyduje Jukkara i to on uznaje, czy coś jest sprawiedliwe, czy nie. Mikka Jukkara w jednym z wywiadów powiedział, że gdyby nie fakt 500 franków szwajcarskich i oficjalnego protestu, puściłby nasze buty bez dyskwalifikacji. Jak się później okazało, afera rozkręcona przez Stefana Horngachera położyła się cieniem podczas igrzysk. W zawodach na normalnym obiekcie SnowRui HS106 żaden z Niemców nie zakręcił się wokół podium. Najwyżej sklasyfikowany był Konstantin Schmidt, który ostatecznie był 11. Poza drugą rundą zawodów znalazł się Markus Eisenbichler. Dzień później podczas konkursu drużyn mieszanych, dyskwalifikacja Katariny Althaus spowodowała, że czterokrotni mistrzowie świata znaleźli się poza serią finałową zmagań. Co innego Polacy. W konkursie indywidualnym Dawid Kubacki zdobył brązowy medal, Kamil Stoch zajął 6. miejsce, a nasza drużyna mieszana była również 6. Stefan Horngacher, rozpętując aferę, oberwał wizerunkowo. Nastawił wrogo do siebie wszystkie reprezentacje i spowodował nieufność w dość hermetycznym środowisku. Jak się jednak później okazało, Austriak na początku imprezy docelowej mocno oberwał z własnej broni. Po konkursie mixtów dywagował, czy dalej chce uczestniczyć w teatrzyku, jakim są skoki narciarskie. My jako kibice powinniśmy jednak naszemu byłemu szkoleniowcowi podziękować. Gdyby nie jego nadgorliwość, dziś zamiast cieszyć się z brązu kubackiego,
niego, bylibyśmy smutni z powodu potencjalnej dyskwalifikacji, którą mogliby otrzymać wszyscy skoczkowie skaczący na butach firmy Nagaba. Thank you.